cieszyńskie winobranie tutaj na terenie powiatu cieszyńskiego się przyjęło? Jest, no jest, tak można powiedzieć, bo tych winiarzy jest coraz więcej. Parę nowych winnic też już zaczyna gdzieś tam nowych jakichś powstawać, a o to nam chodzi właśnie, o tą kulturę winiarską. Tak jak tutaj przeszliśmy się po tych winiarzach, niektórzy o tej enoturystyce wspominali, prawda? Ta enoturystyka to jest pomysł na taką nową gałąź turystyki, takiej nowoczesnej, gdzie ludzie się po prostu dobrze bawią i kultywują produkt lokalny, prawda? Bo my też mówimy o winie przede wszystkim, ale też są sery, też są pasieki, także produkt regionalny, produkt lokalny. To, co teraz tak ludziom się po prostu podoba. No tak jak wiemy, ten klimat się zmienia, prawda? My może z tego się nie cieszymy, że się mocno ociepla, ale my jesteśmy beneficjentem tej zmiany klimatu. Jeżeli mówi się, że jest powiedzmy te 1,5 stopnia, 2 stopnie cieplej, to znaczy, że te wino coraz lepiej rośnie. A że lata są trudne, bo jeszcze są różne inne problemy, gradobicia i tak dalej. Ale winiarze sobie z tym dają radę, bo winiarze to są twardzi ludzie. Także tak jak tu się przeszliśmy wszyscy, to są właśnie twarde charaktery, twardzi ludzie, niezłomni, nie boją się gradów, nie boją się mrozów, deszczu. Nie boją się niczego, tym bardziej deszczu. I jeszcze wspomnimy o pociągu do wina, króciutko, bo też dzisiaj go będziemy zapowiadać, a to impreza, która też już ma grono fanów. No to jest impreza już legenda, bo przyjechało nas w ostatniej, drugiej edycji ponad 800 ludzi i powiem tak, każdy się czuł jak po dobrym góralskim weselu. Więcej nie będę tego rozwijał, ale to była wspaniała przygoda, wspaniałe wydarzenie. Także zapraszam w swoim imieniu, w imieniu Ladiego Antalca, który miał być z nami dzisiaj, ale nie ma, ale jest z nami sercem. Zapraszam 5 października na dworzec w Cieszynie Czeskim o godzinie 7.15. Startujemy do walki. 23. edycja Skarbów z Cieszyńskiej Truwły się rozkręca, bo w sobotę pierwsza część, druga część w niedzielę. Tak, dzisiaj pierwsza część, otwarcie Skarbów z Cieszyńskiej Truwły, naszych lokalnych skarbów rzemieślniczych, kulinarnych, naszych tutejszych tradycji. Od 3 lat wspólnie z Cieszyńskim Winobraniem. Skarby z Cieszyńskiej Truwły to taka impreza kultowa. Tego wydarzenia by nie mogło zabraknąć. To jest takie łączenie tradycji z nowoczesnością. Tak, dla Zamku Cieszyn to w ogóle tradycja, rzemiosło jest bardzo istotne. Otworzymy we wrześniu drugą edycję Szkoły Rzemiosł Cieszyn. I zależy nam na tym, żeby pielęgnować właśnie te tradycje, między innymi rzemieślnicze. A jak to się stało, że cieszyńskie winobranie też trafiło do tej Truwły? Można powiedzieć, że tradycja rzemieślnicza winiarska to też jakby nie było, jest część rzemiosła i te dzisiejsze winiarnie działają w taki sposób właśnie bardzo tradycyjny, rzemieślniczy i stąd też blisko nam do tej właśnie współpracy.